sam je spiszę. Tylko Bóg, znając mnie, o tym wie. Napełni dziś od nowa, Panie, głębią są, bym z radością innym ludziom dawał ją. Gdy jesteś przy mnie, Panie Boże mój, to czuję się tak lekko, niby tak. Chcę odtąd dawać ludziom miłość swą, po to by brata kochał zawsze każdy brat. Bo kiedy idę w życiu sam, jest mi źle. Tylko Bóg, znając mnie, o tym wie. Napełni dziś od nowa, Panie, głębią są, bym z radością innym ludziom dawał ją. A jeśli nawet komuś zada ból, bo kiedy idę w życiu sam, jest mi źle. Tylko Bóg, znając mnie, o tym wie. Napełni dziś od nowa, Panie, głębią są, bym z radością innym ludziom dawał ją. Serdecznie, szczęść Boże. Z wielką radością, przyjęliśmy zaproszenie, kiedy Andrzej Kamyszek zadzwonił, czy przyjedziemy, żeby spotkać się i wspólnie pobyć, pośpiewać tego wieczoru. Oczywiście nigdy nie odmawiamy, gdyż to co robimy, to po prostu kochamy. Kilka piosenek dzisiaj właśnie takich. Na początek przywitaliśmy wszystkich piosenką pod tytułem Precyz. Jest to kompozycja mojego przyjaciela, serdecznego księdza Gralaka. Takich piosenek do utworów właśnie księdza Gralaka będzie dzisiaj więcej, ale nie tylko. Również zaśpiewamy piosenki ze swojej płyty, także myślę, że nawet ksiądz sam tron zamknie później zachrystię i nie będzie patrzył, że my tu tańce urządzamy. Mówi, że może być. Dobrze, to tak jak wspomniałem, na początek była to piosenka pod tytułem Precyz. Kolejna piosenka, którą chcielibyśmy zaprezentować, jest to jedna z moich takich ulubionych pioseneczek, gdyż tą piosenkę nagraliśmy w latach 90. Wykorzystana została do tego celu muzyka grupy Słomki. Tekst powstał bardzo, bardzo, bardzo taki pielgrzymkowy, jak się później okazało, piosenka stała się właśnie hymnem pielgrzymki warszawskiej. Panie, zawsze z Tobą.
Takiego jaki jestem, raduje się,
każdy moi gest, alleluja. Boża radość mnie rozpiera. I teraz ty. Właśnie ma sens wtedy, gdy śpiewamy razem, prawda? Najprostsza piosenka na świecie, jaka powstała, chwaląca Pana, to jest... Jesteś królem, jesteś królem. Wszyscy nasze dłonie, stańmy przed obliczem Pana, wielbiąc go. Jeszcze raz na rozgrzewkę. Jesteś, jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem. Nasze dłonie, stańmy przed obliczem Pana, wielbiąc go. Podnieście wszyscy nasze serca, podnieście wszyscy nasze dłonie, stańmy przed obliczem Pana, wielbiąc go. No już coraz lepiej, już coraz lepiej. Może nauczymy Was kilka piosenek i wtedy razem zaśpiewamy, dobra? Najprostsza piosenka na świecie, jaka powstała, to jest właśnie chwaląca. Ja uwielbiam Go, bo On tu jest i patrzy na mnie. Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem, raduje się każdy mój gestem. No już rozgrzewka była, już jest trochę lepiej. Brawa dla Was. No. Jedną z takich piosenek, którą wszyscy śpiewają, jest to piosenka, ulubiona piosenka Jana Pawła. Zaśpiewamy razem. Bo później zaczniemy wymyślać takie piosenki, których już nikt nie zaśpiewa.
byłby zauroczony. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, tak jak wspominaliśmy, nie tylko znane piosenki, ale również i kompozycje autorskie, tym razem piosenka autorstwa Andrzeja Połczyńskiego. Jest to piosenka bardzo bliska mojemu sercu. To nie jest tak, że piosenki, które śpiewamy, wykonujemy, to są przypadkowe. Każda z nich ma jakieś znaczenie w naszym życiu. Piosenka Gorąca poezja. Jest to piosenka, która właściwie dzięki której w latach 90. wygrywaliśmy największe festiwale piosenki religijnej w tym kraju. Gorąca. Bardzo duża słuchalność i to nas bardzo cieszy. Wspomnę też, że piosenka ta powstała na wyjątkowy cel. Kiedyś na próbę zespołu przyszedł nasz proboszcz i mówi, no byście zrobili coś dla parafii. Napisali piosenkę na otwarcie hospicjum. I tak też się stało. Koleżanka Hania Korbal napisała piękny tekst do muzyki zespołu Kelly Family. I tak powstała piosenka, która towarzyszy do dziś wągrowieckiemu hospicjum. W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować księdzu proboszczowi za to, że zgodził się nas przyjąć w tej świątyni. Wielkie brawo. Pragnę z każdym nowym dniem
zmieniać w lepsze życie sen. Lecz samemu trudno tak przebudować wokół świat. Człowiek sam tak słaby jest, jak miotany wiatrem dół. Muszę ręce w niebo wznieść, prośby złożyć u Twych stóp. Bądź tu, pomóż mi nieść mój krzyż. Bądź tu, nie chcę być sam. Bądź tu, bez Ciebie nie znaczę nic. Bądź tu, niech już Tobie trwa. Świat codziennie daje nam złych radości, smutny czar. I niełatwo, Panie, żyć tak jak przykazałeś Ty. Pada więc kolejny raz, nie mam sił, by podnieść się. Zatrwożony patrzę, czy ktoś podejdzie podnieść mnie. Bądź tu, pomóż mi nieść mój krzyż. Bądź tu, nie chcę być sam. Bądź tu, bez Ciebie nie znaczę nic. Bądź tu, niech już Tobie trwa. Znowu ciemność skrywa drogę. Dupię się, bo masz tu czegoś iść. Światło Twe, proszę w serce mi wlej, bym już szedł, gdzie czekasz Ty i gdzie zawsze jest dzień. Bądź tu, nie chcę być sam. Bądź tu, bez Ciebie nie znaczy nic. Bądź tu, niech już Tobie trwa. Niech od dziś Tobie trwa. Jeszcze jedną piosenkę chciałbym zaśpiewać, którą napisał ksiądz Gralak. Również jest to bardzo osobista piosenka. Moi przyjaciele o tym doskonale wiedzą. I tu w tym momencie zawsze mam problemy, żeby to opowiedzieć. Kiedy mój syn miał 3 miesiące, pojechaliśmy z żoną do lekarza i pani doktor powiedziała tak: żeby dać dziecku szansę pożycia 3 miesiące lub pół roku dłużej, to skieruję Państwa tam do Instytutu Pewnego. Myśmy wrócili do domu, oczywiście załamani, ciśnienie 300 na 500 i do mojego kumpla, księdza Grzegorza. Ksiądz Grzegorz mówi: wiesz co, jedziemy do Częstochowy. No i tak zrobiliśmy, pojechaliśmy do Częstochowy. Dzisiaj mój syn ma 23 lata, czuje się świetnie, studiuje, jestem z niego bardzo dumny.
tu przybywa, przynosząc troski i chcę uwielbiać majestat boski. Króluj na Matko w każdej godzinie, niech święta góra z tego zasłynie, że tu spotkamy.
wtedy dwie ręce na raz muszą się stykać. Czyli raz, raz. Popłyniemy gdzieś na piękny brzeg, do krainy bajki jak we śnie. A drogę noc rozjaśni nam tysiące srebrnych. Teraz Państwo będą śpiewać.
ale nie ma się czego naprawdę bać, bo pieśń jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. No i przede wszystkim bardzo, bardzo łatwa. To jest tak, że teraz jest moda na takie równe śpiewanie, który facet podgrywa, albo muzyczka gdzieś sobie leci, prawda? A jest wyświetlany tekst na ekranie. Wiedzą Państwo, o co chodzi. To się nazywa para coś tam. Wiecie, jak to się nazywa. W momencie, gdy leci tekst, kiedy on jest tam zaznaczany w jakiś odpowiedni sposób, wtedy się śpiewa. I u nas tak samo będzie. Nieco prawda się tu trochę podniotło, ale tu jest tekst. Tam z tyłu widać? Dobrze. I jak tekst będzie się przesuwał, to wszyscy śpiewają. A jak stoi w miejscu, to nie. To znaczy, że jest przygrywka. Piosenka jest bardzo znana, bardzo fajna. Jest to pieśń z repertuaru Boba Dylana.
zły i oczy go zasnuje. Niech sobie tę ufność nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak was zakiełkuje, niech sobie tę ufność nie lękaj się. Szona ścierać mógł, już bez drugi.
Przepraszamy, że nie mogliśmy z całym zespołem przyjechać, ale jest nas 8, czy się wie, to byłoby trochę ciasno i pewnie kłopotliwe. Ale i tak wydaje mi się, że pięknie tutaj było i mamy nadzieję, że tu wrócimy. Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał już. Tylko jedno miejsce, koniec, zamazany dym. Iść życiem, chwalić Pana Boga. Bo chyba o to chodzi w życiu, abyśmy go rozpoznali.
i Boga chwalili i przynosili wspaniałe owoce za zbawienie nasze i całego świata. Bóg zadał z swojego serca. Życzymy głębokich przeżyć adwentowych i przygotowania się na tę tajemnicę Bożego wcielenia, gdzie Chrystus rodzi w naszych sercach i daje głos, aby całym życiem śpiewać Bogu, idę śpiewając Bogu na ten strój. Dlatego też dziękujemy z swojego serca w imieniu tych wspaniałych ludzi, którzy słyszą muzykę. No może nie są wunderkindami muzyki, tak jak Pan, ale przepraszam bardzo, prawnie mi podejmują wysiłek, jak potrafią, na ile rozpoznają Boga w danym czasie. Bo miłość z tego wynika, do Boga ten związek prowadzi do kontemplacji, do uwielbiania. Wtedy się nie ma pracy, tylko jest uwielbianie Boga. Bóg zabrać jest wdzięczny, zapraszamy zawsze. W darze ofiarujemy naszą modlitwę, prawda, by Bóg darzył zdrowiem, i byście byli lekarstwem na wszystkie choroby. By Bóg darzył was miłością. Byście byli kochani i nieśli miłość światu. Byście byli błogosławieni i nieśli błogosławieństwo. Tam, gdzie Bóg nas pośle. To ja się zapraszam. Bardzo się dziękuję panu. Będę do dziękuję. Dziękujemy serdecznie za piękne słowa. Żebyście, jak to moja babcia zawsze powtarzała, żebyś nie szedł sam. Z Pana Bogiem. Na zakończenie sobie zaśpiewamy. Czas jeszcze pozwoli, że zajmiemy 3 minutki. Bo tak pięknie ksiądz wspomniał o Watykanie. Wierzmy w dłoni.
Pan nie jest pierwszy raz w Jasieniu. Nie, nie pierwszy raz. Zdarzyło mi się już być w Jasieniu. Powiem więcej, ja w tym kościółku już też śpiewałem. Jest cudownie, fajni ludzie. Jasień, przyjemny i przyjazny klimat, jeśli chodzi o mnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy piosenkami, czy tym, że... Nie, pewnie piosenkami. Proszę powiedzieć, czym różnią się występy w świątyniach od występów w salach na powietrzu? Na koncertach plenerowych w zasadzie cię nikt nie słucha, prawda? Ludzie przychodzą, mają dzień wolny, siadają sobie, nie wiem, do kawki, do czegoś mocniejszego. Ważne, żeby coś ze sceny grało. Tutaj do kościółka, tu w kościele, myślę, że nie było przypadkowych ludzi, prawda? Przyszli ludzie, którzy chcieli posłuchać, którzy włączyli się w to wspólne bycie tutaj. I to jest właśnie najfajniejsze. Czyli tutaj jest łatwiej nawiązać kontakt z publicznością? Nie wiem, czy łatwiej nawiązać, ale ludzie słuchają. Tak, słuchają tekstów, słuchają tego, co mamy im do przekazania. Na takim plenerowym, ogólnym koncercie ważne, żeby coś grało, żeby było głośno i pewnie się nikt nie zagłębia w teksty. A tutaj rzeczywiście ludzie słuchają, zagłębiają się w teksty, co piękniejsze, co fajniejsze. Jest to miłe, przyjemne i radosne, kiedy widzisz łezki gdzieś u słuchaczy, prawda? Wspomniał Pan o tekstach, a skąd pomysł na dobór takich właśnie tekstów, jak dzisiaj były tutaj? Dzisiaj to nie była żadna przypadkowa piosenka, już to o tym wspominałem na koncercie. Dzisiaj to każda piosenka miała coś z mojego życia. Zaczęliśmy piosenką Preces. Piosenki te pisał ksiądz Gralak. Super teksty, super facet, poznaliśmy się dawno temu, jesteśmy dobrymi znajomymi i tak zostało. Później kilka przypadkowych piosenek, przepraszam, nie było żadnych przypadkowych, dlatego że każda coś znaczy. Panie z Tobą była to pierwsza piosenka, którą nagrałem jako piosenka religijna. Królu i na Matko opowiadałem, dawałem świadectwo, była to piosenka związana z moim synem. I każda następna również jest taka. Nie zdążyliśmy dzisiaj wszystkich zagrać, bo również piosenka, którą mój przyjaciel ksiądz Grzegorz, z którym zakładaliśmy wspólnie zespół, też chciał, żebyśmy zagrali. No niestety nie dane mu było usłyszeć. Także dobór piosenek nie jest nigdy przypadkowy. One się zawsze łączą w jedną całość. No chyba, że robimy taki przerywnik jak dzisiaj, że fajnie publika, ludzie się włączyli w śpiew. Czyli to jest takie w ogóle niezaplanowane. Nie wiem, skąd to się czasami bierze, ale fajnie się włączyli. Okej, dziękuję. Widzimy tutaj z boku pan Andrzej Kamyszek. Zapraszamy. Kilka razy ze sceny padało nazwisko pana Andrzeja Kamyszka. Z Andrzejem znamy się od 95-96 roku. Wspólnie gdzieś tam prowadziliśmy imprezy, takie koncerty plenerowe, również przy parafii to było, tak? Z chorymi. Tyle, że z niepełnosprawnymi, z chorymi. I od tego czasu jesteśmy w takim kontakcie stałym. Czy Andrzej potrzebuje, że trzeba zaśpiewać dla dzieciaków, czy osób niepełnosprawnych? Nie ma problemu. A jest to fajny organizator i nie ma żadnego nigdy problemu. Jest tylko telefon, nie potrzebujemy żadnych papierów, żadnych maili, niczego. Jeden telefon, ja jadę. Jeden telefon, Andrzej jest. I jest to facet, na którym naprawdę można polegać. Proszę powiedzieć, kiedy powstał pomysł i ile czasu minęło do realizacji, czyli do dzisiejszego tego koncertu? Pomysł powstał 2 miesiące temu przy organizacji zabawy naszej Andrzejkowej. Pomyślałem sobie, żeby właśnie Krzysiek zagrał tutaj, bo znam ten koncert, znam te piosenki, że coś tu dla tych ludzi, bo z tego względu, że się bardzo mało tutaj u nas dzieje, myślę, że warto było i ludzie tak, wyszli bardzo zadowoleni. Wszyscy pewnie zaskoczeni, że kościół był pełny. Tak. I to cieszy, bo... I to jest najważniejsze, nieważne kto zapraszał, nieważne tak. Za czyją zgodą, i tak dalej, to jest nic nieważne. Najważniejsze, że był kościół pełen, że ludzie się świetnie czuli, śpiewali, byli tu razem z nami, a że ma do mnie numer telefonu, więc myślę, że jeszcze nie raz zadzwoni. Dokładnie. Proszę powiedzieć, jak tak panowie na co dzień dobrze współpracujecie, no elegancko wam poszło tutaj organizacja, to planujecie następne tego typu lub podobne
koncerty, imprezy tutaj w Jasieniu czy w gminie Jasień? Ja taki koncert planuję, jeszcze jeden myślę, ale to jeszcze o tym będziemy chyba mówić. Na pewno będzie jeszcze koncert piosenki religijnej w kościele na naszym terenie, na naszym terenie naszej gminy, na pewno. To obiecuję. Dziękuję bardzo panu.